łaska i kurtynka, to jest maska, a kurtynka to taka kostum śminka, to taka kostum śminka, ta parada sytuacji, ta parada sytuacji, żartówka w akrobacji, żartówka w akrobacji, zacząć czas, zacząć czas. Parady zawsze wydawały mi się tekstem fantastycznym i iście teatralnym. To znaczy, to jest taki tekst, który można sobie przeczytać, albo można zbudować cały język teatralny wokół tego tekstu. Nic pośredniego. Ponieważ tak się złożyło w moim życiu, że zetknąłem się z komedią dell'arte w moim dzieciństwie teatralnym i kilkakrotnie wracałem do tego, no to uznałem, że skoro Potocki inspirował się tym rodzajem teatru, no to warto by tę formę spektaklu zbudować, bazując na tym, co wydaje mi się, że na temat tej komedii dell'arte wiem. Na dodatek był taki okres w moim życiu, kiedy parę miesięcy spędziłem w pracowni rzeźbiarskiej Tadeusza Znosko i spróbowaliśmy z dobrym skutkiem odtworzyć technologię tworzenia maski w sposób najbardziej klasyczny, jak tylko można, szukając odpowiedniej skóry, szukając odpowiedniego drewna i tak dalej, i tak dalej. I stwierdziłem, że to spotkanie musi się odbyć. Ten spektakl to nie jest moje pierwsze spotkanie z paradami. Ja już dwukrotnie wcześniej robiłem parady. Raz w 96 roku w Warszawie, a raz jako spektakl dyplomowy w szkole teatralnej w Rabacie, w Maroku. Czasem jest tak, że do 3 razy sztuka. Głupia jestem, żeby kochać jakiegoś tam gila. Ale to uczucie jest silniejsze ode mnie. Od pewnego czasu chodzi, jakiś rozmarzony, mówi sam do siebie. Kocha się. Tego jestem pewna. Ale czy we mnie? Jakże się o tym przekonać? Cała praca zaczęła się od tego, że zrobiliśmy 3-tygodniowe warsztaty, jako że w żadnej szkole teatralnej w Polsce nie ma czegoś takiego jak praca w masce dell'arte, improwizacji, nie ma osobnych zajęć na ten temat i aktorzy nie mają na ten temat po prostu pojęcia. Wobec tego ten pierwszy etap prób to były warsztaty. To była nauka zachowania na scenie zupełnie inaczej niż wtedy, kiedy gramy w teatrze realistycznym czy bardzo współczesnym i tak dalej. To było narzucenie sobie pewnego rygoru, a dopiero kiedy ten rygor został osiągnięty, to w tym rygorze można znaleźć przyjemność. Jesteśmy na takim etapie, kiedy widzę, że aktorzy momentami tę przyjemność znajdują, oby znalazła tę przyjemność publiczność. Aktor, zwłaszcza polski, bez przyzwyczajeń do grania w komedii dell'arte, miewa ciągotki do grania werystycznego, takiego realistycznego. Więc na przykład tępienie takiego myślenia to jest też rola reżysera. To znaczy nie, wszystko jest ukształtowane, nic nie jest prawdziwe. Prawdziwe jest dopiero wtedy, kiedy jest totalnie sztuczne. A jak w tej sztuczności poruszasz się swobodnie, to wygląda jak prawdziwe. No na tym w ogóle urok teatru polega. Zamykam posiedzenie! Zostawiam cię z twoim arystokratą! I wy! Dziedzica! Oczywiście nie robiliśmy takiej klasycznej dell'arte ze wszystkimi figurami klasycznymi i tak dalej, tylko raczej dell'arte była punktem wyjścia. Ale jednocześnie staraliśmy się zachować pewne zasady, które w takim teatrze podeścikowym się liczą. No efekt zobaczymy, do czego to dojdzie. Mam nadzieję, że znajdzie się jakaś część publiczności, która nieprzyzwyczajona do tego teatru odkryje przynajmniej smak czegoś innego. 29 września, sobota, wieczór. Scena kameralna Teatru Polskiego w Warszawie. Stoi taki podeścik i czeka. Czeka na publiczność, na tego szóstego aktora. Wtedy dowiemy się o tym spektaklu wszystkiego. Aktorze, przybądź.